Święta zbliżają się wielkimi krokami. Jeżeli jeszcze nie macie gotowych wigilijnych potraw, mam dla Was sprawdzone przepisy. Wspólnie zrobimy karpia, zrobimy kapustę z fasolą oraz barszcz do pysznych uszek. To co, zaczynamy? Nie macie pomysłu na rodzinny spacer? Już 25, 6 i 7 zapraszamy Was w godzinach od 12 do 14 do krakowskiego Zoo, gdzie będzie można odwiedzić żywą szopkę. Razem ze świętą rodziną będą tam czekały osiołek, kozy, powiększone stado alpak, lamy, kozły karłowate oraz owce. W mini zoo będzie przygotowana również marchewka, aby malusińscy mogli pokarmić zwierzęta. Nie zabraknie udekorowanych choinek i kolęd, których będzie można posłuchać i wspólnie zaśpiewać. Świątecznych atrakcji ciąg dalszy. Pamiętacie tramwaj, który życzy Wam wesołych świąt? MPK przygotowało dla Was jeszcze jedną niespodziankę, tym razem z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. A jaką? No właśnie ten piękny tramwaj z choinkami, który możecie już zobaczyć na ulicach naszego miasta. To jest holownik tramwajowy, bardzo nietypowy pojazd. Takich pojazdów było w ogóle bardzo mało. W Polsce zachował się tylko ten jeden, jedyny egzemplarz. To jeden z niewielu wagonów technicznych, które przetrwały prawie 150-lecie naszego istnienia, naszej firmy, bo w ciągu tych 150 lat prawie setka wagonów technicznych przewinęła się przez krakowskie ulice. Oczywiście dzisiaj już o nich nie pamiętamy. Wiele lat temu wiele z nich zostało skasowanych, zlikwidowanych, a to, co pozostało, w zasadzie wszystko to dziś właśnie możemy pokazać, zaprezentować. Wagon ten, zgodnie z tym, co zostało zachowane, zresztą tabliczki fabryczne są, jest to rok 1956, a więc jakby na to nie patrzeć, w sile wieku. To, że Boże Narodzenie w Krakowie bez szopki nie mogłoby się odbyć, to jest sprawa wiadoma. Natomiast dzisiaj mamy dla Was propozycję, że nie dość, że możecie tę szopkę obejrzeć, to jeszcze możecie do niej wejść. A gdzie? Oczywiście tam, gdzie wystawa szopek pokonkursowych w Pałacu Krzysztofory. Jesteśmy na wystawie Kraków od początku bez końca, nowej wystawie stałej Muzeum Krakowa, przekrojowo opowiadającej o mieście. Zaczynamy zwykłą, piękną szopką, kończymy taką, do której możemy wejść. To bardzo ważny element wystawy, dlatego że szopka kumuluje w sobie różne motywy związane z Krakowem. To są zarówno motywy architektoniczne, pomniejszone, skompilowane w bardzo dziwny sposób, kolorowe, ale też takie elementy związane z tradycją, czasem też elementy związane ze współczesnością. Taka też trochę jest nasza wystawa. A na drugim piętrze Pałacu Krzysztofory, jak nakazuje tradycja, są prezentowane szopki, które brały udział w 79. konkursie szopek krakowskich. Można je oglądać do 27 lutego przyszłego roku. A w drugi dzień świąt chodzi z nami szlakiem krakowskich szopek na świąteczny rodzinny spacer z przewodnikiem trasą wokół szopki. Zapisy na KBF Bilety. A na koniec w imieniu swoim i całej redakcji telewizji Kraków.pl chciałam Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pysznych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.